Siema, witam was w kolejnym odcinku randomowego grania. W tym odcinku będziemy grać sobie w grę Dead Pixels. Miałem w tym odcinku dzisiejszym grać z kolegami w Cards Against Humanity, czyli karty przeciwko ludzkości, ale coś się rozsypało i jakoś nikogo nie udało się zebrać do nagrania tego i jest godzina dzisiaj 11:15. Ja mam o 13 ludzi randomowe granie i na pewno się z tym nie wyrobię. Ale będzie dzisiaj, ale się nie wyrobię. Okej, więc to powiedziałem, dzisiaj gramy w grę Dead Pixels. Teraz was od razu proszę o podsyłanie tytułów gier w komentarzach. Właśnie. Nie patrzyłem w sumie na komentarze wcześniej, teraz, czyli teraz przy wyborze tej gry nie patrzyłem na komentarze, ponieważ chciałem znaleźć jakąś grę na szybko i patrzę, mało zajmuję, wgrywam. Wgrywam i jest. No i proszę was teraz, jakby reset jest, reset. Tamtych już odcinków nie patrzymy, co tam było. Wypisujcie nowe gry już pod tym filmem. I pamiętajcie tylko dwie rzeczy, nie? Najlepiej, żeby ta gra. Dwie albo jedna rzecz, bo. Ja miałem jakieś dwie fajne rzeczy wam powiedzieć. No, na pewno ta gra, najlepiej, żeby była grą indie. Jakąś, albo jakąś przynajmniej mniej znaną, żeby to nie była jakaś taka gra, którą wszyscy znają, bo to chodzi w tej serii, żeby pokazać jakieś nowe gry. Zamiast jakoś oklepywać jakieś stare już, jakie już są przez wszystkich znane. Więc proszę was, jakieś mniej znane gierki. O, tak to prawnie. A drugą rzecz, zapomniałem sobie powiedzieć. I okej, może już zaczniemy rozgrywkę. Nie continue, bo tu już trochę grałem sobie tam kiedyś wcześniej. Nie, zacznijmy sobie nową grę. Co tu mamy? Odpalmy sobie po prostu Dead Pixel i Single Player. Może normal? Są takie fajne efekty do takiego starego filmu. Nie wyłączałem ich w menu, więc zobaczymy, czy to dobrze, czy to źle. Zobaczymy, jak to się będzie nagrywać. Chemical Peel, coś tam. Okej, jakieś chemikalia się wylały. Okej, zmarli zaczęli wstawać z grobu. Tuesday Killer, aha, ci co zabi ci, tych co oni zabijają, też potem ożywają, fajnie. Armia została wysłana, żeby wyczyścić miasto z trupów. Na miasto została nałożona kwarantanna. Grupa przetrwałych na po drugiej stronie muszą się wydostać. Czas opuścić to miasto. Okej. Using a map, okej, mamy mapkę. To jest nasza najkrótsza gra, znaczy najkrótsza droga do wyjścia. Aha, okej. Czy musimy sobie po prostu przebić się przez hordę? I dojść daleko. Dobra, Dead Pixels, 8-bit zombies. Dobra. 20 streets away from Salvation. Dickstone. Okej. Dawajcie, jeszcze tak 18 minut będzie tego odcinka, bo tak 20 minut sobie zrobimy. To fire, coś tam, okej. Lewym ASD chodzimy. Prawym granat to się rzuca, nie wiem po co rzuciłem teraz. Fire right must click to fire right, move cursor to the right. No tak, o to chodzi, nie? Throw a grenade. Okej, granatem się rzuca i granat zadaje większe obrażenia jak to granat, nie? Więc niż szybka strzelba i szersze obrażenia. Więc szkoda, że go zmarnowałem, pewnie by mi się przydał kiedyś indziej. Nie byłoby trochę więcej zombiaków, na razie nie używamy, po co? Zbierać te hajsy trzeba. Oaj. Coś mi w nosie kręci, ała! Zbierać hajsy trzeba. Nie ma więcej broni na razie. Free stuff. Dobra, taki. Kuźwa, dobra, tu jest za dużo tych tekstów. Wszystko tłumaczą. Ale dobra. Musimy zbierać te pieniądze, ponieważ są tutaj różne sklepy. To na przykład jest jakiś free stuff. W takich obiektach możemy znaleźć jakieś fajne rzeczy za darmo. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby się nie przeciążyć. Mamy zapalniczkę. To możemy sprzedać. I mamy też bulety. To możemy użyć. A tu jest na przykład wymiana, nie? Nie sądzę, żeby coś mi dała zapalniczka, więc sprzedaję. A co my możemy od ciebie kupić, Felu? Nie. Nie, kup weapons. Najlepiej jakiegoś gana muszę coś sobie znaleźć. Ile mam pieniędzy? Czy co to ten? Kupię sobie bolt action. Tak? 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 Trafię shotguna, nie? Okej, okay, to jest rifle jakiś fajny. Wypadałoby też kupić sobie jakiś handgun, ale na razie nie mam hasy. Mam teraz dwie bronie. Ale nie, mam amunicję do tego, dobra. To przynajmniej nie będzie tak się rozpryskiwać i będzie tylko strzelać w jedną stronę. Tu też mogę coś kupić sobie, sprzedać. A warto też jakiś apteczek tutaj szukać, znajdywać, kupować, nie? To ma chyba tylko bronie. Pipe bomba jest nawet tutaj, pipa. Kupienia. Ometki te są, ok.
Wezmę sobie medkit. Trochę ich... Nie, w sumie ich trochę już mam, nie? Items? Ile mam? Trzy. Trzy medkity mam, dobra. Zawsze w sumie trochę lepiej chyba mieć tych medkitów niż potem się martwić, że nie mam zdrowia. Dobra, i dla ciebie to jest takie... Trochę mi przypomina tą grę Super Amazing Wagon Adventure, to co tam grałem ostatnio, nie ostatnio, tam kilka odcinków wcześniej. Search House, dobra, to wystarczy przeszukać wszystko. Mam handgun taki znalazłem. O, zajebiście. Okej, okay. Trochę mi to przypomina, bo już idziemy też cały czas w prawo. Dobra, użyję sobie tego handgun, dobra, tutaj lepiej będzie. Tu lepszy będzie shotgun, bo jest grupka. Na trzy strzały można ściągnąć ich wszystkich. Prawie. Trochę dupa. Myślę, że da się ściągnąć wszystkich. Kilka tych strzałów. No najwyraźniej nie pykło coś. Dobra. No trochę mi przypomina tą grę, ponieważ też się chodzi. Leci się w jedną stronę. W sumie chyba tam się nic nie kupowało. Ale pamiętam, nie chcę tego. Coś mi się tu zlagowało przez chwilę. Dobra, nie wiem. Idziemy dalej! Nie ma ciekawe tych sklepach, musimy poszukać jakichś domków i przeszukać je. Dobra, a w sumie kończy mi się ammo, więc... Może poszukam, czy jakieś ammo jest tu do kupienia. Ammo. No jasne. To bym chciał, bo to chyba wchodzi do mojego gana, nie? Sprawdźmy sobie. Trzebaż tak, niebieskie i takie brązowe wchodzą. To brązowych tu nie było, nie? Nie, coś tu było, szelsy. A nie mam na szelsy zaś teraz. Ale jeszcze mogę zobaczyć, czy mam jakieś itemsy. Dobra, trochę tu posiedzę w tym sklepiku. Adrenalin! Możemy używać adrenaliny? To nawet nie wiem. Możemy. Pewnie to nam da jakieś tymczasowe zdrowie, jak to w Left 4 Deadzie działało. To coś przeczuwam, że to właśnie tak samo zadziała. Okej, idziemy dalej. Na razie jest trochę tutaj prosto. Nie ma tyle zombiaków. Oczywiście im dalej, tym gra będzie trudniejsza. Jak to z każdą grą? Dobra, są jakieś domki. Dobra, będzie na sprzedaż. Śmiesznie na przykład, że są to jakieś jedzenie, jakaś woda do podniesienia chyba, nie? Tutaj było gdzieś na przykład valuables. To jest na przykład bottle of water, nie? I to jest jako rzecz wartościowa. Aż tego nie możemy użyć, nie możemy pić tutaj w tej grze. Skończy mi się ammo tamte. Nie możemy pić w tej grze, tylko na przykład wodę możemy sobie sprzedać, więc... Troszeczkę jest jakby system... Ała! System takich... survivability ograniczony do tego, tylko do... regenerowania zdrowia. Bo nie ma tu żadnego jedzenia, żadnego spragnienia. Żadnych takich wskaźników, nie? No, wskaźnik głodu, wskaźnik spragnienia. Jedzenie, spragnienia, tak. Take all. Dobra, musimy użyć naszego shotguna. Nie mam ammo. Trochę mnie to martwi. Zawsze jak mi się skończy ammo, to mogę przeraszować do najbliższego sklepu, bo to aż tak daleko nie jest. Więc sobie może to będzie bardziej opłacalne niż marnowanie tutaj czasu na bicie tych słabych zombie. No dobra, tu już jest koniec pierwszej ulicy. 19 ulic jeszcze mi zostało. Okej, okay, może w sumie w tych domkach coś będzie fajnego. Okej. Okay. Can of Mystery Meats. Dobra. Okej. Okay. Mamy dwa handguny teraz. Będziemy mogli sobie jeden sprzedać. Właśnie, jak działa ten? Ouch, co to za lagi są? Tremor Bolt Action, trzeba też po jednym. Zadaje 20, a handgun? 40. Okej, okay, to chyba ten gun po prostu przylatuje przez tak ciekawe, czy właśnie muszę sprawdzić, bo ja tu kurde się trochę zakręciłem i zacząłem gadać dziwne rzeczy. Czy jakbym strzelił tym, to przeleci przez zombiaka i tamten dostanie, tak. O to chodzi w tym gunie, dobra. O to jest lepszy od handguna, bo handgun strzela więcej, ale strzela w jednego. Ała. Więcej lew jednego, a tamten jakby to strzela w tego też, co jest za tym zombiakiem, ale mniej. No, jakby więcej zombiaków trafia na raz niż tamto. Handgun. Dobra, sprzedaj te wody, sprzedaj wszystko. A, ty już nie masz hajsu, tak? Nie mogę już nic sprzedać. Aha, bo kliknę... Co? Nie mam już nic więcej. Lol. Mi się wydawało, że tam coś było. Chyba, że to kliknięcie sell all zadziałało. Dobra, ammo mi dawaj. Jasne, dawaj wszystko. Dawaj mi to ammo, bo ammo mi się przyda najbardziej właśnie.
Mogę ci jeszcze sprzedać mojego shotguna jednego. Jednego to mogę ci sprzedać. Fire rate penetration 0. Właśnie handgun nie penetruje... nie przelatuje przez cel właśnie, przez to jak nie ma penetracji, a to ma 32 penetracji, więc... Więc tak to działa. Dobra, dwa shotguny mogę ci teraz też odpalić. Masz coś dla mnie jeszcze? Z broni? Chambers saved off. Pokaż mi to. Frame weapons, items, medium metki. Dobra, metki to na razie mnie potrzebuje. Dobra, walić się. I co ja kupiłem? Saved off. Jak to ma działać? Jak to ma działać? Jak to działa? Fire rate 1, penetration się prosi. Pokażcie mi to. Pokażcie mi to. Też na szelce działa. Czy ja wiem jak to ma działać? Tutaj 30 coś. Zbywa się coś. Dobra, lepsze od tego shotguna na pewno. Dawaj. W sumie pominąłem też tutaj jeden z jeden ten dom. Okej, dawaj. Nie wiem sobie, czy to jest gra jakaś najciekawsza na oglądanie. Ale nie miałem pomysłu na jeszcze domino, więc... Więc jest teraz, jeśli chcecie jakieś inne, to napiszcie mi w opisie. I'm looking for a door. Also why I would be wanting to pay. O, oh, fajne hajsy. Ale nie wiem o co chodzi. Nie wiem, co ja miałbym znaleźć dla siebie. Weź jednego shotguna. Czy tam bolt action, cokolwiek to jest. Nie patrzyłem nawet. Nope, to ci zostawię se. Cyk, to mi sprzedaj. Nie wiem o co chodzi z tymi przycinkami. Co jakiś czas są przecinki. Przecinki są, tak. O, karabin jakiś tu jest. Karabin. Ha, to bym chciał. Ale nie mam tyle pieniędzy. Jakiś fajny staring and grenade. Czy ja moje granaty są jakieś wartościowe? Tak, bym sprzedał wszystkie. Bo granatów nie używam, ale chcę poszukać, poogarniać tą broń, tę broń. I nie mam amunicji do niej. Proszę mieć coś. 257, fuck you! Mogę zasejwować w sumie, dobra, zasejwuję sobie na drugim slocie. Ja tu robię teraz bardzo ekonomiczne rzeczy, bardzo fajne. Sprzedajmy coś, bo ja chcę kupić amunicję. Muszę sprawdzić, gdzie działa ta broń po prostu. Cyk, cyk, dobra, dawaj. Ja, jak to działa? Uaaaaa! Zajebiste! Dobra, to będzie moja ulubiona broń. Karabin. Muszę trzymać przycisk i po prostu się wszystko napierdala. O kuźwa, ten pluje kwasem. Kutas pluje hifem. Znaczy, na tamtych nie wolno stać z przodu? Bo odległość trzeba wtedy zachować, co? Plujesz hifem! Dobra, dawaj mi mojego tego. Dawaj mi to. Da, zajebiste. Dobra, wypadałoby znaleźć jakąś dużą ilość tych amunicjonsów do niego. To będzie bardzo dobra broń. Fantastyczna broń to będzie taka. Taka fantastyczna, fantazyjna. Wypadałoby poszukać amunicji do niego. Nie będę zużywać tego w hoj. Bo przyjemnie jest przytrzymać przycisk na czymś takim. Pozwolić samemu temu strzelać. Pier. Puch. Mogę ci shotguna wypieprzyć. Pyk. Na dwa strzały poszedł. No bo to jest ten lepszy shotgun. Oła. Bo shotgun to jest taki shot pistolet. Bo gun to jest... Co? Gun to jest pistolet, ale shot to jest strzelać. To. Strzelający pistol? No, w sumie kapitan obwióz taki, nie? Że jest taki strzający pistol. No, dawaj mi mojego. Na kurwiecza. W sumie bo dobrze byłoby się wyleczyć. Equipped. Aha, czyli będzie sam się będzie leczyć też. Nie pamiętam, czy on się leczy sam, czy nie. Okej, jeszcze 18 ulic do zrobienia. Znaczy, no, jeszcze tak 7 minut do zrobienia niecałe. Może mniej, może 6, może 5.
bo ja mam ogólnie minut 14, wy macie pewnie 14, jak mam 15, mam wy macie 15 plus 15 sekund, bo intro. Intro rozpór mogło się być. Ała! Fuck you, ale w to wchodzę teraz niedobrze. Hajs by mi zniknął prawie, nie? We're all dead. Nie no, dobra, za szybko ta broń. To jest używa te naboje. Ale handgun jest zbyt wolny za to i robi za mało. Muszę szukać jakiegoś tego. Przynajmniej shotguna takiego. Dobra, przeszukaj to. Aha, jestem przeciążony, super. O no, nie no, to muszę. Woluju. Dobra, teraz coś co mnie odciąże. Jakieś woluje mnie. Co jest najcięższe? Najmniej warte. Can of Mystery in Total Fight 14. Dobra, nie, czołgamy się do sklepu. Się doczołgam do sklepu. Broadfield. O, lepszy pistol. Dobra, w sumie wypadałoby też bronie, to niektóre posprzedawać. Dobra, tego rozkurwić. Auć! Do tych nie mogę podchodzić, bo teraz jestem zbyt wolny, żeby uniknąć. Hajs! Zdążyłem. Dobra. Może to jest trochę takie żydzenie teraz na kasę. Ale chcę mieć te przedmioty i je sprzedać. O, jest tam coś. Mogę coś tam sprzedać. Tylko najpierw zobaczę, co jest tu, bo jak już sprzedaję, to może dostanę jakieś nowe rzeczy, nie? Dawaj, bierz wszystko. Zabij to, tego jak podejdzie. Tego też jak podejdzie. Dobra. I chodź tu do sklepu, doczołgaj się, do, tam już idzie, niedobry. Weapons, co my tu mamy? Handgun. Eagle, dobra, Eagle jest lepszy, handguna wypierdzielę. Bolt action zostawię, shotguna jednego sprzedam zwykłego. Dobra, broń takie zostaną. Co mi się sprzedać? Okej. Okay. Teraz już mam dość sporo zaraz miejsca. Kupić coś, żeby się znowu kuźwa przeciążyć. Chciałem powiedzieć zaciążyć, ale to byłoby trochę ciężko. Dobra, dawaj. Dobra, dawaj wszystko. Amunicja jest nieważna, tak? Bo chyba tu się nic nie poniosło. Czy masz tu jakieś medkitsy? Medkitsy w sumie może jakiś medkit by się wypadało wziąć. Jakiś medium one. Dobra. W sumie może nawet użyję tego. Dążę. Dobra, mam dużo naboi. To się ceni. To jest bardzo dobre. Że mam tyle naboi. 350. Da. Dobra. Tylko one bardzo szybko się używają, jak to w karabinie, nie? O kurde, kryty to może walić. Mogę robić kryty... Kryty z gana, pewnie jakiś headshot. Auć! Przecież to była już końcówka, nie powinienem tym dostać. Zawsze możemy też uciekać, po prostu nie wchodzić z nimi w konflikt, nie? Ale prędzej czy później nas dogonią. Chociaż w sumie jesteśmy szybsi od nich, ale... Potem będzie nas gonić cała horda. Więc chyba lepszym pomysłem jest... bicie ich na bieżąco. Ała, ale te przecinki naprawdę mi się nie padają. One są i u mnie, i u was. I to mi się nie podoba, że one są, występują. Nie są one takie częste, ale są. Nie wiem, czemu miałyby być spowodowane. Dysk do zapisu akurat nagrania jest szybki, więc nie wiem co. Czy ja jak grałem sam, to też się coś nie ścinało? A nie pamiętam nawet. No, na pewno nie jest to przez dysk do zapisu obrazu, ponieważ tam już jest USB 3.0 i to wystarcza. Pamiętam, że mi ścinało, jak mi się zapełnił ten dysk i nagrywałem pierwszy odcinek ze Skyrima, bo nagrywałem Skyrima tam dawno temu. Jak jeszcze ten kanał był przed setką, przed czymkolwiek, przed 20 widzów. Nagrywałem Skyrima. I wtedy chyba w pierwszym odcinku, kuźwa nawet, mi się zapełnił dysk, tam miałem pełny. I musiałem go zamienić na inny i zapisywałem sobie na dysk, który był pod setą dwójką podpięty. Czy, no, nie no, może trójkę nawet, ale to jest jakiś tam stary dysk 6-letni. Więc pod niego podpiąłem i tak, kuźwa, były tam ściny, że ja pierdzielę.
To i ja miałem inne granie były, nie? Więc to było mocno. Mocne gówno. Więc szybko to musiałem zmienić na kolejny. Nie, w sumie chyba w tym tamtym pierwszym odcinku się skapnąłem i przełączyłem potem jakoś. Ale chyba pół odcinka było tak spieprzone. Tak chyba to było. No dobra, może już nie wiem, nie wiem, będziemy gadać o Skyrimie. Też w sumie. Skyrim jest fajna gra. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze tę ulicę. A mam mi się kończy. Tak, sprayuję tym shotgunem. Jak się kończyłem mu. Kuźwa, to jest coraz dziwniejsze zombiaki i coraz mocniejsze są, nie? A. Hajs! Dobra. Ała, nie tego. Dobra, tego trzeba brać na takie okrężne strzały. Trzeba strajfować przed nim. Dobra, już końcóweczka tego nagrania. Cieszcie się ostatnimi minutami tej gry. Już mam 20 minut do góry. Jeszcze ta jedna ulica, przejdziemy sobie ją i zakończę już tutaj nagranie. Więc bardzo byłoby mi miło, jakbyście wypisywali jakieś tytuły, jakieś gier indie, które są mało znane, albo jakieś mniej znane. No na pewno nie jakieś takie, na pewno indie, na pewno nie takie big corporation, motherfucka, typu Call of Duty i takie inne pierdzieły, nie? To nie jest ta seria, żeby nagrać Call of Duty. Nie wiem też, co nagrywać na normalną serię. Tak gadam. A pewnie zrobię za niedługo film, który się was spyta, jaka gra byłaby najlepsza, bo sam nie wiem, co miałbym wybrać. A nie wiem, czy widzi mi się też kupowanie jakiejś gry specjalnie na nagrywkę. Więc może jakąś z mojej magicznej biblioteki gier na Sztomie muszę wybrać. Dobra, jedziemy. Coś będę pierdzielić. Końcówka gry, to mogę sobie wyszprejować mojego gana. To jest akurat satysfakcjonujące. Ała. No te przecinki już nie są satysfakcjonujące, ale takie strzelanie już jest. No, już jest. Jest. Dobra, to tego nie przeszkuję nawet, bo to w dupie. Idę przed siebie, śmiecie. Nie zatrzymacie mnie, kurde. O, tu jest was dużo. Tu was było dość sporo nawet. Tunel Max High 64. Dobra, jesteśmy na końcu. Ciak, 16 ulic. Dobra. My jesteśmy tutaj, się za barierką schowam. I podziękuję wam za oglądanie, więc dzięki za oglądanie. Piszcie w komentarzach sobie tytuły gierek indie, które byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, oglądajcie moje filmy, będzie dużo, mam nadzieję. Tak, ponieważ już ten tydzień chorobowy mi się skończył, chyba jeszcze trochę gada przez nos, ale filmy już tak raczej będę nagrywać. Więc dzięki za oglądanie, zapraszam was do kolejnych moich filmów. Cześć!